akcje Banku Szwajcarskiego od 2007 roku cały czas lecą w dół i straciły już na wartości 99%. Wyobrażasz to sobie? Czyli ze 100 tysięcy zainwestowanych w 2007 roku w bank, co wydaje się mega bezpieczną instytucją, gdzie akcje powinny być bardzo bezpieczne i cały czas wręcz rosnąć, to one straciły 99% na wartości i gdybyś zainwestował 100 tysięcy w 2007, to już nie zostałoby ci 10, tylko 1 tysiąc. 1 tysiąc ze 100 tysięcy. Cześć, siemaneczko, siemaneczko, witam. Dzisiejszy odcinek będzie o pieniądzach, o bankach i o kryptowalutach, także myślę, że będzie to bardzo wartościowy odcinek, szczególnie dla ciebie, bo na pewno z pieniędzy korzystasz, z banków korzystasz, z kryptowalut może jeszcze nie, ale może dopiero zaczniesz po tym odcinku. Dzisiejszy odcinek może wpłynąć na twoje finanse, także myślę, że warto zostać do końca, zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem, także nie przedłużając lecę dalej, a ciebie naprawdę zachęcam do obejrzenia do końca. Pozdrawiam z pięknej Tajlandii, jestem w mieście Pattaya. Okej, zaczynajmy. Dlaczego nagrywam ten odcinek? Dlatego, że rok temu w styczniu, dzisiaj mamy marzec, końcówkę marca, czyli już prawie że kwiecień, bo 28 marzec, czyli rok i pełne 3 miesiące temu zacząłem eksperyment kupowania kryptowalut, kiedy kryptowaluty były jeszcze dość wysoko na wykresie, czyli ich ceny były jeszcze naprawdę dosyć wysokie, bo dopiero co to był koniec hossy, czyli moment taki na rynku kryptowalut, gdzie ceny są naprawdę bardzo wysoko, dużo, dużo razy wyżej niż gdzieś tam na dole, tak jak teraz, kiedy jest bessa. I wtedy zacząłem eksperyment kupowania Bitcoina, Ethereum i BNB. Prowadziłem to, możesz zobaczyć na tym kanale, od samego początku tamtego roku i pokazywałem, jak to wygląda, kiedy 100 dolarów tygodniowo przeznaczam na Bitcoina, 100 na Ethereum i 100 na BNB, robię te zakupy i co w czasie zachowa mi lepszą wartość, wartość nabywczą pieniądza. Czy te dolary, które trzymam, czy bitcoiny, które kupuję. I pokazuję ten eksperyment. Dawno już nie robiłem takiego odcinka, ale cały czas wszystko zapisuję, cały czas wszystko śledzę, prowadzę, całą księgowość robię. Tylko ostatnio nie nagrywałem trochę odcinków, ale znowu chciałem to nagrać, dlatego że dzieją się po prostu na świecie no straszne rzeczy, po prostu straszne rzeczy, bardzo niepokojące rzeczy. Mam na myśli pieniądze i banki. Odnośnie tych dwóch rzeczy. W marcu tego roku, czyli teraz, w przeciągu ostatnich 30 dni, w ciągu jednego tygodnia w Ameryce upadły trzy banki. Trzy banki. Silvergate, Signature Bank i Silicon Valley Bank. Trzy banki w jednym miesiącu w tym roku, wręcz w jednym tygodniu. Upadły, ich akcje bardzo mocno spadły na rynku. Ludzie zaczęli się troszkę bać o swoje pieniądze, dlatego poszli do tych banków wyciągać pieniądze i okazuje się, że nie ma wystarczającej ilości gotówki, żeby odebrać swoje pieniądze, bo najpierw wpłacasz, robisz depozyty, wpłacasz pieniądze tego banku, wpłacasz, wpłacasz, wpłacasz. Bank pożycza je innym osobom, dużo więcej pożycza niż dostaje od innych klientów, no i się okazuje nagle, że gdy wszyscy chcą wyciągnąć pieniądze z tego banku, to nie ma pieniędzy, nagle zaczyna brakować. Dlatego banki później upadają. Banki upadają, są bardzo źle zarządzane, przez co właśnie brakuje później w tym całym systemie pieniędzy i przez co rządy są zmuszone do tego, żeby drukować kolejne pieniądze po to, żeby po prostu zabezpieczyć te banki i po to, żeby te banki mogły wypłacić właścicielom pieniędzy pieniądze z tych swoich banków, z tych swoich kont bankowych. Ja jestem strasznie cięty na te banki, jestem no od 5-6 lat jestem bardzo cięty na banki i trzymam w nich naprawdę tylko tyle pieniędzy, które są mi potrzebne na jakieś opłaty, na coś i nic więcej w bankach nie trzymam, wszystko trzymam w kryptowalutach. I teraz tak, rząd amerykański w marcu, po tym jak właśnie upadły te trzy banki, dodrukował kolejne 300 miliardów dolarów. 300 miliardów dolarów dodrukował w samym marcu, a nawet już chyba i ponad, po to, żeby ratować te banki, po to, żeby te banki mogły wypłacić ludziom pieniądze. Bardzo niebezpiecznym jest trzymanie pieniędzy w bankach. Okej. Teraz dopiero gdzieś tam chcą wprowadzać przepisy, żeby każdy depozyt był chroniony, żeby te wszystkie depozyty ludzi były ubezpieczone, ale to i tak nie pomoże, jeśli jest tak dalej bank źle zarządzany jak jest, czyli pożycza więcej niż zarabia, to i tak to się wszystko nie spina, cały ten system się i tak nie spina i to tylko będzie sztuczne zabezpieczenie, bo po jakimś czasie i tak rząd, powiedzmy polski, amerykański, czy w Unii Europejskiej, rządy będą musiały drukować kolejne pieniądze, żeby ratować te banki. Banki trzeba ciągle ratować. I teraz tak, trzy banki upadły w samej Ameryce w ciągu jednego miesiąca teraz w marcu. Co chcę dalej powiedzieć o bankach? Chcę powiedzieć dalej to, że teraz, w tym roku, tylko w tym roku, bank szwajcarski, Credit Suisse, szwajcarski bank, gdzie mówi się, że masz to jak w szwajcarskim banku,
jego akcje upadły o 90%. Cena akcji zmalała o 90%. Wyobrażacie to sobie? Gdybyś kupił akcję Credit Suisse na początku roku, powiedzmy w styczniu, za 100 tysięcy złotych, to dzisiaj zostałoby ci z tej inwestycji tylko 10 tysięcy złotych. 90% wyparowała. Nie ma. Szwajcarski bank. Nie wierzę, że ludzie nie zaczną obawiać się w tym banku, po tym co dzieje się w Ameryce, o swoje pieniądze i nie zaczną z niego wypłacać pieniędzy. I kiedy stanie się ten właśnie run na bank i ludzie ruszą po swoje pieniądze w Szwajcarii, nie wierzę, że ten bank nie upadnie. Albo nie trzeba go będzie wspomagać kolejnymi pieniędzmi drukowanymi z rządu. A co powoduje drukowanie pieniędzy? No właśnie inflację. Zobaczcie, kiedy zaczęto drukować na potęgę pieniądze, kiedy powstała pseudopandemia, od 2020 roku, 2020-2021, była ogromna, ogromny dodruk pieniądza, co powoduje właśnie teraz to, że ceny rosną bardzo mocno, bardzo mocno. Inflacja w Polsce osiągnęła, jak się śmieją już, pełnoletność 18%. Cena złotówki w tym roku do poprzedniego straciła 18%. No czym to właśnie jest, jak nie stratą wartości pieniądza? No pieniądz traci po prostu na wartości. I to rok do roku w Polsce obecnie 18%. Powiedzmy, że mogłeś sobie kupić jedną litrową kolę za tam powiedzmy 5 zł. W tym roku za te same 5 zł już kupisz butelkę tylko 0,8 litra. Dwie setki już masz niestety zabrane. Przez to, że zostały dodrukowane pieniądze, przez to, że wzrosła inflacja, a właśnie od tego wzrosła inflacja, że dodrukowano pieniądze, rozwodniono pieniądze, bo właśnie im więcej tych złotówek nadrukowanych sztucznie dochodzi do po prostu obiegu, do systemu, tym ich wartość spada. A więc Credit Suisse, szwajcarski bank, stracił w tym roku 90. Od 2007 roku stracił 99%. Akcje banku szwajcarskiego od 2007 roku cały czas lecą w dół i straciły już na wartości 99%. Wyobrażasz to sobie? Czyli ze 100 tysięcy zainwestowanych w 2007 roku w bank, co wydaje się mega bezpieczną instytucją, gdzie akcje powinny być bardzo bezpieczne i cały czas wręcz rosnąć, to one straciły 99% na wartości i gdybyś zainwestował 100 tysięcy w 2007, to już nie zostałoby ci 10, tylko 1 tysiąc. 1 tysiąc ze 100 tysięcy. Dalej, idźmy dalej. Niemcy, które mogą się wydawać dla Polaków no takim no fajnym krajem, gdzie bardzo dużo się zarabia, gdzie bardzo dużo Polaków jeździło do Niemiec zarabiać pieniądze. Pewnie dalej też jeździ. Deutsche Bank. Jeden z największych, najbardziej popularnych niemieckich banków. Deutsche Bank. Tylko w tym roku akcje tego banku straciły 30% na wartości. 30%. Czyli z zainwestowanych w styczniu tego roku 100 tysięcy zostało być już 70. Nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. Ale gdybyś popatrzył na akcje tego banku, Deutsche Banku, od 2007 roku również, te akcje straciły 90% na swojej wartości. Czyli w 2007 inwestycja w Deutsche Bank 100 tysięcy złotych, dzisiaj byłoby tylko 10 tysięcy. Po 16 latach chciałbyś sprzedać te akcje, bo w takie rzeczy nie inwestuje się krótkoterminowo na miesiąc, dwa, trzy, tylko długoterminowo. Więc po tych 16 latach zostałoby ci, po sprzedaży dzisiaj tych akcji, które kupiłeś za 100 tysięcy, zostałoby ci tylko 10 tysięcy. Zobaczcie, co dzieje się. Jeśli znowu Niemcy ruszą na Deutsche Bank, to albo będzie ogromny dodruk, żeby ratować ten bank i żeby wypłacić ludziom pieniądze, bo tam na pewno nie ma tyle depozytów, tyle pieniędzy, ile ludzie wpłacili. I gdyby wszyscy chcieli teraz odzyskać swoje euro z tego banku, na bank by zabrakło. Na bank, na bank. Masz to jak w banku. A więc, do czego to wszystko prowadzi? No do tego, że ten system jest po prostu beznadziejny. Banki, to po prostu cały czas się nie spina. To się nie spina od wczoraj. To się nie spina odkąd w ogóle powstały banki. To się od tamtej pory nie spina. Odkąd dolar nie jest połączony ze złotem, odkąd dolar po prostu można sobie drukować w ogóle na świecie pieniądze, tak o, ile się chce, rządy mogą sobie to robić kiedy chcą i ile chcą drukować tych pieniędzy, od tego momentu się to bardzo mocno nie spina. Od tego momentu bardzo drożeją mieszkania i w ogóle ceny, ale to właśnie nie drożeją mieszkania, to nie drożeje Coca-Cola, to nie drożeje paliwo, tylko to pieniądze tracą na wartości, bo jest ich coraz więcej. A tych dóbr, powiedzmy mieszkań, jest cały czas tyle samo. I jak ja kupowałem w 2010 mieszkaniu, w 2010 roku kupowałem mieszkanie, to płaciłem za nie 160 tysięcy złotych. Duże mieszkanie, 80-metrowe, płaciłem 160. Dzisiaj jest warte, myślę, około 300 tysięcy. Dlaczego? No nie dlatego, że to mieszkanie urosło i cena mieszkania urosła, tylko dlatego, że wartość złotówki co najmniej straciła o połowę. Więc tak to wygląda. Tak to wygląda i dlatego ja swoje pieniądze
odkładam w kryptowaluty, w bitcoina. Bitcoin, kiedy powstał w 2009 roku, w sumie w 2008, ale w 2009 już tak wystartował na giełdach pierwszych, on właśnie powstał po to, odpowiedzi na ten zły system, na ten zły system bankowy. Właśnie po to, żeby w końcu było inaczej, po to, żeby w końcu było lepiej. I bitcoin na początku kosztował centiki, 5 centów, 10 centów. 50 centów, dolara, 10 dolarów, 100 dolarów za jedną sztukę. Dzisiaj kosztuje 27 tysięcy dolarów, a w swoim szczycie kosztował nawet 70 tysięcy dolarów. Czyli zobacz, jak akcje bitcoina, można powiedzieć, bitcoin to powiedzmy, że jest taka akcja, jak jego cena rośnie, a jak spada cena banków. Cena akcji banków cały czas 90% w dół, a zobacz, od centików do 70 tysięcy dolarów, jak urósł bitcoin przez te 14 lat. Bardzo mocno. Dlatego ja swoje pieniądze odkładam w bitcoiny. Cały czas, w kryptowaluty, już od 6 lat. Od 2016 roku. To nawet 4 i 3, to już od 7 lat będzie w tym roku. 7 lat jestem na rynku kryptowalut, 7 lat pogłębiam wiedzę cały czas na tym rynku i od 7 lat cały czas się tym interesuję i na tym rynku zarabiam i dzięki temu żyję i dzięki temu na przykład jestem teraz tutaj w Tajlandii, w Pattaji od 6 miesięcy, od pół roku. Trzeci raz, w 20 roku, w 22 i teraz w 23. A więc jeszcze chciałbym Ci pokazać, jak to wygląda na wykresach, bo możesz oczywiście sobie sprawdzić, że to, co ja teraz mówię, żeby to potwierdzić, możesz sobie sam wejść na wykresy akcji tych banków, możesz sobie wejść na inne banki i zobaczyć, jaką mają kondycję, jak wyglądają ceny ich akcji, czy rosną, czy spadają. W następnym odcinku na pewno poruszę inne banki. Jeśli chcesz, żebym poruszył jakiś Twój bank, w którym Ty trzymasz pieniądze, daj w komentarzu nazwę tego banku, sprawdzimy jego akcję na następny odcinek. Ja jeszcze myślę, że teraz, albo już na następny odcinek. Na następny odcinek postaram się go nagrać nawet jeszcze dzisiaj, ale żeby już ten nie był taki długi, to w następnym odcinku pokażę Ci, jak wyglądają ich wykresy, pokażę Ci, jak wygląda Bitcoin i pokażę Ci to, że odkąd zacząłem regularnie pokazywać i prowadzić księgowość, jak wygląda inwestycja w kryptowaluty, na dzień dzisiejszy jestem na zero, kiedy zacząłem na hoście, a dzisiaj mam taką samą wartość w kryptowalutach, jak miałem w dolarach. Okej, można powiedzieć, no to po co je kupować, skoro jest taka sama wartość, ale trzeba powiedzieć, że zacząłem tą inwestycję na bardzo, przy bardzo wysokich wycenach. Dzisiaj mamy dużo niżej, a ja dalej mam tą samą wartość, a kiedy zacząłem kolejny eksperyment, od tego roku kupować kryptowaluty, czyli przez teraz te 3 miesiące, to mam średnio 15% więcej. Te pieniądze, które odłożyłem w kryptowaluty, mają 15% więcej niż gdybym to trzymał w dolarach. Czyli jeśli bym trzymał te pieniądze w dolarach, zostałbym okradziony o 15%, a przez to, że trzymałem je w kryptowalutach, mam 15% więcej. Więc ta różnica to jest nawet 30% łącznie. Minus 15 plus 15. Różnica 30%. Bardzo duża różnica, a to tylko 3 miesiące. O cyklach już powiem następnym razem, bo teraz właśnie mam nadzieję, że zacznie się pomalutku hossa. Zaczniemy, wartość kryptowalut zacznie rosnąć jeszcze bardziej, dlatego moje inwestycje mogą przynieść mi wielokrotność tego, co w nie wsadziłem, więc myślę, że to jest właśnie dobry czas, bardzo dobry czas, żeby naprawdę zainteresować się kryptowalutami, ale pamiętaj oczywiście, że są to moje subiektywne poglądy. Nie podejmuj na tylko podstawie tego filmiku swoich decyzji, żeby po prostu było bezpiecznie dla Ciebie, żebyś nie stracił pieniędzy też. Musisz zrobić swoje własne researche, musisz to wszystko podjąć, wszystkie decyzje, które podejmujesz, podejmuj na własne ryzyko oczywiście. Także to chciałem Ci powiedzieć dzisiaj, także sprawdź akcje swojego banku, czy po prostu i te akcje nie tracą bardzo mocno na wartości, żeby nie okazało się, że za niedługo ludzie ruszą na wypłatę z Twojego banku pieniędzy i po prostu może dla Ciebie zabraknąć, także naprawdę uważajcie na to. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcji i o łapce w górze. Tam idę, bo tam jest kawiarenka, idę napić ciekawki, a tu Wam mogę pokazać jeszcze tylko Pattaję, ale to Wam pokażę z drugiej kamery. Tak to wygląda, coraz więcej nam się pokazuje tej zatoki, coraz więcej Pattaji, miasta, wieżowców. Tutaj mamy właśnie port, a ja idę sobie tutaj na kawkę. Takie piękne palmy, super restauracyjka, bardzo dobrą kawę tutaj mają. Będę siedział tam pod tymi palmami i patrzył tutaj na zatokę Pattaji. Okej, moja kawka już zamówiona, właśnie sobie siedzę, odpoczywam chwilkę i lecę dalej robić trening, ale chcę tylko jeszcze powiedzieć najważniejszą rzecz. Dlaczego tak się dzieje, że Bitcoin, cena Bitcoina cały czas rośnie, a cena złotówki, dolarów i wszystkich walut fiat, bo złotówka, dolar, euro to są waluty fiat. Dlaczego ich wartość spada, a wartość dolara rośnie? No właśnie dlatego, że można drukować fiaty. Można drukować złotówki, można drukować euro, można drukować dolary. Ile się chce, kiedy się chce. Tak wprowadziły rządy i tak to jest teraz zarządzane, po prostu takie jest prawo. Można drukować te bezwartościowe papierki, ile się ich chce i kiedy się chce, na
bez praktycznie żadnych podstaw, a ilość bitcoinów jest ograniczona. Jest ich 21 milionów i ani jednej sztuki więcej. To jest właśnie to, dlaczego akcje bitcoina, że tak powiem, rosną. Cena bitcoina rośnie, a wartość fiatów spada. Dlatego, że bitcoiny mają ograniczoną ilość. Nie da się ich dodrukować. No i to jest po prostu mega zaleta. To, że nie można dodrukować bitcoina, nie powoduje jego inflacji, nie powoduje większej podaży. Przez to popyt na to jest coraz większy. Coraz więcej osób się tym interesuje. Coraz więcej osób ucieka do bitcoina, żeby zachować wartość swojego po prostu majątku. Jest coraz większe zainteresowanie, a sztuk nie przybywa. A więc to jest główny powód, dlaczego cena bitcoina cały czas rośnie, a walut spada.